Witam z tej strony, a to jest ostatni ekstra odcinek z naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku ciśniemy sobie misję z Sonica 3 and K. Dokładnie tak. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, Timed Battle, Bad Bot, lecimy. Musimy na przykład 10 Bad Botów. Dokładnie tak, w ciągu pół minuty, więc lecimy. Pam, pam, pam. Dokładnie tak, jesteśmy w Death Eggu, kurde. No to kurde, ciśniemy, no. Dobra, get out of here. Nice. Ranga S for a win, moi drodzy. Więc pierwszy... Nie chciałem retry. Więc pierwszą misję mamy za sobą. Okej, okay. Sandy Swim. 20 pierścionków w piachu, tak? Sandopolis, oh boy. Co dobrze pamiętam, te misje w 3K nie były nader trudne, są pojedyncze, których się boję. To be honest. Ale overall nie przypominam sobie, żeby było jakoś wielce złe. Okej, okay, no jak widzicie, póki co, no nie zapowiada się, żeby było coś Bóg wie złego. Dokładnie tak. Dobrze, Knuckles Climbing Challenge. Okej. Okay. Ciśniemy, więc będzie kurde nakus. Uwielbiam ten motyw. Ja już mówiłem to podczas nagrywania normalnego LP, że okej, okay, to może nie jest Hard Times, ale god damn, to jest dobry motyw. Plus no, to jest jedyny remix, który tutaj się udał z tych poziomów typowych, tak, normalnych. Ring Vacuum, okej. Okay. Mamy elektryczną tarczę, nice. Szanuję, że są aktualnie challenge, czy misje, które aktualnie biorą pod uwagę właśnie elementarne tarcze. Ups, tutaj trzeba zebrać, halo, chodźcie tu. Dokładnie tak, no już powiedziałem challenge, bo kurde mi się myli. jak to mi przysięgam. Okej, okay, dobra, mam już 25. Więc lecimy do aktualnie końca. O właśnie, nice. Ranga S. Kurde, krzaczor mnie zasłania. Okej. Okej. Git good. Animal Rescue. Okej, 10 kapsuł. Minuty 25. Okej. Okay. A tu jest ten challenge. Jezus, znowu się pomyliło. To jest ta misja. Ta, która była aktualnie w trailerze do Originsów. Pamiętam, że ta misja aktualnie mnie dosyć podhypowała, ponieważ przypominała mi troszeczkę misję w Sonic Generations. Tak jakoś. Because yes. Żeby dlatego, że nie wiem, Sky Sanctuary jest w właśnie Generations, z tym się strasznie skojarzyło. No, po prostu tutaj widzimy, że mamy kompletnie inny level design i mamy jakiś dany taki nietypowy, powiedzmy, nietypowe zadanie, powiedzmy, tak, którego nie ma normalnie w gierce, więc to mi się z automatu tak skojarzyło. Oh no! I tak skończyliśmy, nice. Podoba mi się. O, ej, o, mogę... Ja mam sterowno! Sonic Origins, okej? Okay? Trollololo. W ogóle mówiąc o Sonic Origins, sam sobie kupiłem tą grę na Switcha również i okej, okay, Tales Balloon Burst. Dobra, 10 balonów, 2.30, lecimy. I jak już mówiłem, jakkolwiek to nie jest ostateczny sposób na ogranie tych gier, ja kurde, że tak powiem, bawiłem się dobrze, ograłem już wszystkie, sobie całe story mode ograłem i let's fucking go, czy coś. Przysięgam, oh fuck. A mamy dużo czasu na to, to be honest. Dość, dobra, dawaj, Tails, o nie! Dobra, okej. Okay. Jeszcze jeden, żeby zrobić rangę S, kurde, 40 sekund, więc okej, okay, najsik, prosto. Więc no, mówię, to jest kolekcja okej, okay, jak już mówiłem wcześniej, więc tak, ja się potrafię przy tym bawić. Okej, okay, mercy, dobra. Pacyfizm, let's fucking go. Dobry początek. Okej. Okay. Lunch base. Ten motyw. Czy on akurat nie jest zły? To chyba też mówiłem przy okazji LP. Tylko no nie pasuje do udźwiękowienia. O.
Myślałem, że to coś chce mi, nie wiem, zrobić kuku, ile to wyskoczyłem z tego. Się przestraszyłem, okej? Okay? Nie spodziewałem się tego, oh fuck. Czy on musiał się odbić jak taki kretyn? No nieważne, jeszcze raz. Zakładam, że byłem już przy końcu poziomu, to tym bardziej mnie boli, że tak powiem. Super. Właśnie muszę pamiętać, że mam tutaj drop dash i to jeszcze ten dobry, kurde, bo 3NK było budowane na mani przecież. Przynajmniej te tutaj, na retro engine. Right, no oczywiście, że byłem przy końcu już, okej. Okay. Ale ranga S. Oho, 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 idziemy wpierdolić. Okej, okay, dobra, nie może nic zrobić, uff. Tuli się do nas, okej? Okay? Badnik przyszedł nas przytulić. Ring Vacuum 2, okej. Okay. Casino Night Zone, znaczy Carnival Night Zone, chciałem powiedzieć. O, ooo. Okay, mam różne elementarne tarcze, jak też zresztą w Missing Generations. Naprawdę. Okej, okay, to jest akurat typowy retro engine, okej? Okay? No, god damn it. Da. Spokojnie. Okej. Okay. W ogóle możecie napisać, mówiąc o retro engine, jakie... jaką wersję oryginalnej trylogii preferujecie? Czy te na retro engine? O. Oh. Okej. Okay. Te na retro engine czy oryginalne? Ja osobiście uważam, że te oryginalne jednak są lepsze. Lubię remastery na retro engine, może poza Sonic'iem 3NK, którego o oh, wow, którego jak już mówiłem wcześniej podczas nagrywania normalnie LP. Normalnie story mode, mówiłem, że nie lubię niektórych rozwiązań tutaj. Znaczy, no, ponownie, tak samo jak w Retro Engine, nie lubię niektórych rozwiązań. Ranga S for a win. Dlatego ja po prostu preferuję oryginały, ale te na Retro Engine są git good, powiem może w taki sposób. Te 3NK na pewno najgorsze, ok? Conveyor Belt Challenge, ok, pieciąt pierścionków, chociażby przez to, że jest bardzo zabagowane. Ale tak, napiszcie, bo jestem ciekaw, mówiąc szczerze, którą wersję po prostu klasyków wolicie? Czy te oryginalne odnaki, że tak powiem, czy... Dzięki. Czy te na retro engine? Ja osobiście preferuję te oryginalne, co jak co jednak. Kurde bela. Dokładnie tak. 50 pierścieni, Boże Święty, tam już straciłem, kurde, trochę ich. Przez tego głupiego badnika przysięgam. Okej. Okay. Jak ja mogę... Okej. Okay. O, jak wcisnę dół... Kurde, nie będę miał rangi A nawet. Jeszcze raz. Jak wcisnę dół i skok, to mogę udać się niżej. That's neat. Nie wiem, czy tak było też w oryginalnej grze, to be honest. Właśnie oryginalnej 94. Trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie potrzebowałem robić czegoś takiego. Więc pewien nie jestem. Dobra. Nice. Gerary hill pajacu. Okej, 50. Już jest. Dobra. I... No, co to... Co to było? Czemu mi to dropdasha zatrzymało? The fuck? Okej, okay, nie wiem. Ale mamy to. Przysięgam. Dobra, fireball dash. Okej, okay, czyli będziemy mieli ognistą tarczę, tak? Yes! Let's freaking go! A, okej, okay, mamy badników zaciukać w taki sposób. O, ja tam jednego pominąłem. Tego latającego, Jezu. Ale te latające unikają wszystkiego jak leci, przysięgam. O, w tej misji tutaj, jak się rozpędziło, to dało się przed spaczowaniem, dało się pocisnąć poza te bariery i przejść grę normalnie za pomocą Mission Moda, dacie wiarę? Tak było. To ja będę musiał zresetować chyba, bo kurde... Nie jest łatwo, wiecie? O. No chodź tu. Szogunie, kurde. Pozdro dla kumatych czy coś. No kurde, no i co dalej? Ja potrzebuję jeszcze jednego badnika latającego. A, czy ja go tu znajdę? To jest moje pytanie. Jest! Forewen. Ranga jest wciąż. Okej. Okay. O, kolejny badnik idzie się przytulić. No jak, milusio, no. Okej. Okay. Nice.
Więc tak, zapatchowali aktualnie to. Już nie da się przejść przez tą barierę, po prostu podwyższyli poziom tej bariery, więc już nie da się wyskoczyć. A smutek, bo to był błąd, który nie przeszkadzał w niczym, a ciekawa rzecz, nie powiem, że dało się za pomocą Mission Mode'a przejść 3NK normalnie, to jest naprawdę szalone. Jak to widziałem, to szczęka po prostu opadła mi do ziemi, nie? Dokładnie, okej, 15 Rhinobotów w 3 minuty. Mamy zaciukać, więc lecimy. Bo dobrze pamiętam, tutaj był jeden, nawet nie jeden. Super, ale nie, i chyba się ciukało pod sam koniec, wiecie, to ja może sobie odpuszczę. Tak mi się wydaje, bo to się robi jakieś kółko tutaj na tej mapie. Naprawdę. Pam, pam, param, pam, parapam. Okej, okay. Rip. Dobra, drop dashem. Let's fucking go. Sięgam po tym, jak się człowiek dowiedział, że... Uff. Okej, okay. Nice, że aktualnie 3NK z początku miało mieć drop dash, to używanie drop dasha w 3NK wydaje się momentami takie po prostu normalne, że nie powiem. Okej, okay. Zwłaszcza jak się przechodziło betę Sonika 3, coś co ja właśnie robiłem aktualnie, polecam obczaić wszystkim zainteresowanym, przysięgam. Fajna rzecz, o dobra, chwila, tu musimy poczekać lepiej, no właśnie. Pam, pam. Okej, okay. I tu będzie ostatni. Nie? Tu. O, okej, okay, nice. Ezy. Ponownie ranga S, więc jak widzicie, no póki co naprawdę jest dosyć łatwo. Troszeczkę, z jednej strony okej, okay, fajnie, ale mogły być nieco trudniejsze, zwłaszcza, że Sonic 2 skopał dupę niejednemu graczowi, bym powiedział, jeśli chodzi o właśnie... misje, a te z 3NK wydają się być dosyć łatwe, choć mówię, dojdziemy jeszcze do tych naprawdę holendarnych, ale w tym przypadku tu jest na razie łatwo. Ok, Water Shield Challenge. Więc będziemy mieli teraz podwodną wodę. Nie dość, że powiedziałem podwodną wodę. Tak, Nero, to jeszcze, no właśnie, podwodną tarczę, to po pierwsze, a po drugie, God damn it. Co to miało być? Pam, 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 pam. No chodź tutaj, kurde. Jezu, co on tak o długo? Jezu, ej, przycisnąłem się jak widzę, nie wiem jakim cudem to zrobiłem. Okej, okay. Rip. Dobra. Pominąłem wszystkie pierścienie, to brawa. O fuck. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Spadamy. Dosłownie. I w przenośni. Okej, okay, nice. Prosto i ponownie ranga S, mówię, no. Ezy. Poza tą śmiercią na początku, to ezy, ezy. Bez dwóch zdań. Okej, okay. Eggman, Spike Attack. Czy to jest bosik? Tak. Mamy bosika. Okej, okay. Motyw Mushroom Hill, halo? Halo, motyw bossa? Nie ma? O! O fuck, Jezus, dobra, tu jest więcej teraz tych miejsc, gdzie są te kule. Okej. Okay. Ta muzyka pasuje tutaj po prostu. Jest piękne, okej? Okay? Taka spokojna muzyczka, kurde, walka z Eggmanem. Ja tutaj walczę o życie, bo mam zero pierścieni. O, nice. Ta muzyka spokojna sobie gra, no. Bre, coś pięknego. Ale ranga jest wciąż, wow. Szkoda, że moim zdaniem mogli po prostu pocisnąć więcej tych challenge z bossami, bo na każdy... Znaczy misję, Jezu. Będę używał tego jako synonimu, bo mi się myli po prostu. Moim zdaniem mogli walnąć więcej misji na grę, a nie, że w sumie na grę mamy tylko jedną misję z bossem. No cóż, no mogli to po prostu zrobić tego więcej, no nie powiem, bo to fajna rzecz jest. Zwłaszcza w takim CD, którym no bossowie nie byli, Bóg wie jak zarąbiści, tak? Ja już zrypałem. Nie byli Bóg wie jak bardzo trudni czy coś, the fuck. Mogli coś z tym zrobić, o tutaj muszę chyba być sobie ładnie, pięknie. By mogli coś z tym zrobić, ale tak, kurde no pominąłem typa. To jest dobrze, że tutaj pamiętam, to trzeba idealnie ilość, chyba że się mylę. Właśnie przy CD to mogli naprawdę zrobić szalone rzeczy, bo bossowie w CD są po prostu dosyć łatwi, okej? Okay? Ale nie zrobili więcej, no a szkoda. Czy ja mogę to po prostu tak łatwo robić, tak się rolować po prostu?
No kurde, pominąłem go. Dobra, załóżmy, że... Kolejnego pominąłem. Jezu. Restart. Trzy pierścienie. No ale tak. Mówię, mamy tylko niestety jedną misję z bossem na grę i no, deal with it. They see me rolling, they hating. Dobra, okej, okay, bo tu zaraz zacznie się robić szalenie, o właśnie. Okej. Okay. Dobra. A dobra, było 11, okej. Okay. No to i tak prawie wszystkich trzeba zaciukać poza jednym, nie? Ale udało się, okej. Okay. Jak już ogarnąłem co i jak, to kurde ze spokojem. Z palcem nie powiem gdzie. Okej, okay. Speedy Swim. Hydro City Mirror Mode, tak? O, oh, okej. Okay. A, i mamy pierścienie do zdobycia, widzicie? To jest chyba tej największy challenge, mówiąc szczerze, żeby zdobyć pierścionki po drodze jeszcze. O, wasze żony są tak, a nie inaczej rozłożone. Okej, okay, dobra, te dwa pominąłem. O, fuck. Okej, okay, o! Ranga! No kurde, zabrakło jednego pierścionka. No dobra. Nasza pierwsza ranga poniżej rangi S. That sucks. Okej, okay, a to już była... O, to już dwa zrobiłem na największe gwiazdki. No widzicie, no nie jest jakoś bardzo trudno. O, Extreme. Tak, oczywiście te misje są właśnie najgorsze. Extreme Fireball Dash. Zobaczmy, czym to było. O, to było to. To było okropne. Zwłaszcza, że mamy takich badników, możemy stracić przez nich... Tarcze, nie tylko przez to, przez padnięcie do wody również, bo działamy z taką, a nie inną. No i musimy daszować tych przeciwników, nie? To jest to, co musimy robić. Nie możemy ich zaciukać normalnie, tylko musimy w nich zdaszować. Tutaj coś jeszcze jest na górze, a w taki sposób mogę jego zaciukać. Kurde, o, dobra. Udało się jakimś cudem. Okej. Pyk. Dobra, nice. Pam, no spindaszuj, kurde, Sonic. Okej, okay, dobra. Im nie może się stać żadna krzywda. Ej, ja potrzebuję jeszcze dwóch? Tych latających pajacy? Ja musiałem jakiegoś tam pominąć. O Boże. Tego tam na początku. Dobra, restart. Tak, bo tam było ich kilku na samym początku i musiałem zaciukać za małą ilość. No lepiej zaciukać ich wszystkich po prostu. O właśnie. Już jest 6, super. Okej. Okay. Nice. Tak lepiej. Uch. Ech, naprawdę. Dobra. Gnista tarcza. Wybaczcie, głos mi się załamał. Z tego wszystkiego. Dobra. Poczekam. Pyk. Ładnie. Wbijamy sobie tutaj. Och, typie, dalej, no. Zmieniaj tą łapę. Dobrze. Okej. Okej, najsik. Trzeba zaciekać po prostu wszystkich tutaj badników w rejonie, że tak powiem. Nie można pominąć ani jednego. Uff. Abym po prostu... Ej, udało się. Jeszcze jedna sekunda, już by nie było A. Znaczy S. Kurde, abym się wkurzył, nie? Gdyby mi zakosił tą ognistą tarczę, naprawdę. Ale tego nie zrobił. Okej, okay, i Extreme Knuckles Climbing Challenge. Okej, okay, lecimy w takim razie. Param pam pam pam. Param pam pam. Dobra, restart. Just like that. Dobra, w taki sposób. Pam pam pam. Lubię aktualnie te challenge, w których właśnie musimy się wspinać jako Nax. Zawsze u mnie uwielbiałem wspinać się Naxem. Good shit. Pierniczaj, dziękuję. Okej. Okay. Oh fuck. No kurde, chciałem zaspindaszować. Okej. Okay. Nice! Ranga jest. Ej, no kurde, nie jest źle póki co. Nypus. Okej. Okay. Ale była jedna taka misja, right? Będzie była ostatnia. O Jezu, to jest to. To jest taki syf. Extreme Tails Balloon Burst.
ile ja się nad tym namęczyłem. Czyli w sumie jest jedna taka naprawdę trudna w 3NK, co jest trochę kiepałe. Musimy 20 baloników. Dobra, wiecie co, restart. Musimy 20 baloników zniszczyć, żeby zdobyć tu rankę S, moi drodzy. To jest kuźwa jakaś katorga. Może powiem w taki sposób. Naprawdę to jest katorga. Totalna. Mamy tylko 50 sekund na to wszystko. A tutaj oczywiście pod spodem mamy przepaść, tak żeby was to nie zmyliło. Mamy przepaść, więc no kurde, wiecie, nie jest tutaj bezpiecznie, bym powiedział. I dokładnie tak. I musimy zrobić na czas, nie spaść, nie nic. Wiesz, dobra muzyka leci. That's something. Więc tak, no to jest cudowne, o Boże. O Boże. Dobra, wyląduj, Tails. O Boże, okej. Okay. Źle zrobiłem. Dobra, nieważne. O fuck. Dobra. Już mamy rangę A tylko. Okej, dobra. I'll take it. Więc, no, udało się idealnie 20 na 20. Ta misja... Przysięgam, to jest okropne. Ale to wszystko, tak, moi drodzy? Tak, moi drodzy, skończyliśmy oficjalnie wszystkie misje w Sonic Origins, które uważam, że są dobre. Naprawdę są dobre. W niektórych naprawdę czuć challenge, coś o co się obawiałem, więc nie mam na co narzekać. Dokładnie tak. No i to było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o Sonic Origins na moim kanale. Nie wiem, może jeszcze kiedyś walnę jakiś stream, może, żeby pokazać jakieś, nie wiem, może muzeum jakoś popokazywać, coś. Jeśli byście chcieli, to może, czemu by nie. Ale zagrajmy w Sonic Origins oficjalnie, kończymy. No chyba, że wyjdzie te DLC, co byłoby fajne. Boże, jakbym chciał DLC do Origins, to wtedy z chęcią wielką ogram to, co by dodało to DLC, tak więc... Dokładnie tak, moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. No i do zobaczenia do następnych filmów. See ya!